witajcie znowu z drogi. Jadę po Dominika i po Konstancję, po Kasię do przedszkola. Jakoś taki dzień jest dzisiaj. Zawsze jestem zmęczony i śpiący. Ale to jest moja cecha osobowa, będzie, że nie gatunkowa. A o czym my dzisiaj? O tym, że w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus uzdrawia w szabat. Pan Jezus uzdrawia w szabat i ponieważ już kiedyś faryzeusze zarzucili mu, że uzdrawia w szabat, i on się obronił wtedy i miał rację, to teraz mają żal do tej kobiety, którą uzdrowił, że ona przyszła do Pana Jezusa w szabat, żeby ją uzdrowił. Jakby nie mogła przyjść w inny dzień. Mogła. I w związku z tym ja chciałem się odnieść do naszej ukochanej wspólnoty Ruchu Światło Życie, popularnie zwanej Oazą. Mianowicie w takim temacie, że w naszym czasopiśmie programowym List, to jest taka gazetka podobna do tej, jak wydają Świadkowie Jehowy, Strasznica, to tam jest List, to jest takie pismo propagandowe Ruchu Światło Życie, domowego kościoła. Zasadniczo trzeba wszystko bezkrytycznie przyjmować, co tam jest, oczywiście żartuję. Natomiast nie można wszystkiego przyjmować bezkrytycznie, dlatego że nie zawsze ktoś musi mieć rację oprócz biskupa. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że tam w tym liście jest zawarta taka cała seria opowiadań o tym, jak się to świętuje niedzielę. I ogólnie rzecz biorąc, poszło to w tą stronę, że w niedzielę nie należy nic zrobić. Ja wam pokażę, jak my świętujemy. Postaram się tutaj za chwilę wstawić fragment filmu pokazujący, jak my, jak nasze dzieci się zachowują, jak idziemy do kościoła. No nie wiem, czy mi się uda, jak nie, to będzie na końcu. Więc będzie eksperyment, poczekajcie. Dzieci, jedziemy do kościoła, cieszycie się? Niedziela, świętowanie niedzieli polegać ma na tym, że mamy po pierwsze w centrum dnia musi znajdować się Eucharystia. Ona nie musi być rano, pierwszym punktem tego. Cały dzień, cała niedziela ma być ustawiona pod Eucharystię. To jest oczywiście moje zdanie. I drugi dzień, akurat jeżeli chodzi o nas, o katolików, tak dobrze, a o nas, o rodziny, ma być dla rodziny. No tutaj jest u mnie trochę gorzej, bo ja sobie lubię na telewizor popatrzeć, ale naprawdę staram się ten czas z rodziną spędzić, z dziećmi, z żoną. Zawsze się uda. I o co teraz chodzi? Chodzi o to, że tam napisane było, że oni nie robią w niedzielę nic, nie gotują, nie jeżdżą na kajaki, nie pieką ciast, na te referę, różne rzeczy, różne rodziny pokazywały. Ogólnie rzecz biorąc, jedna z wypowiedzi mówiła taka, że w zasadzie w niedzielę mogą pracować tylko zawody, te takie, które ratują życie, czyli policja, pogotowie i straż. Otóż ja się z tym do końca nie zgodzę, gdyż jest to niemożliwe. Ja rozumiem, że te osoby nie sikają w niedzielę również, no bo raczej nie wierzę, że nie spuszczają całą niedzielę wody. Byłoby źle. Otóż słuchajcie, no w takich zakładach jak wodociągi, jak gazownia, jak elektrownia, no ktoś musi pracować w niedzielę, jeżeli chce się z tego korzystać. A też nie wierzę, że w sobotę nalewają sobie wody do termosów i całą niedzielę parzą z tego herbaty, no chyba że piją zaparzoną na zimno, nie wiem, czy tak się da. No, sami widzicie, że kupy się to nie trzyma, tak? No i po drugie, sprawa jest taka, że pracownicy laboratoriów medycznych jak najbardziej są potrzebni. Myśmy w Wielkanoc, słuchajcie, w nocy musieli jechać z synkiem na ten, bo nam zaspał, podało do szpitala. No i tylko dzięki temu, że było tam czynne laboratorium w niedzielę, to byliśmy, o kolega, mój policjant, gdzie komendant z Mikołowa, to udało nam się zostać tylko jedną noc w szpitalu, a nie cały tydzień. Pewnie gdyby nie miał tych badań, to by go leczyli w ciemno i nie wiadomo, jakby się to skończyło, a chłopak się tylko odwodnił i nie miał potasu. Także to wiecie, we wszystkim trzeba zachować zdrowy rozsądek.
świętowaniu niedzieli też jak najbardziej. Poza tym, słuchajcie, nawet w szczytnym celu, jeżeli my sobie coś zrobimy, i to nie dotyczy tylko świętowania, ale na przykład też zasad domowego kościoła, jeżeli to stanie się celem, to wtedy jest źle, bo to jest grzech, a przynajmniej takie wykroczenie, niebezpieczeństwo grzechu przeciwko pierwszemu przykazaniu, bo sobie wtedy bożka robimy ze świętowania niedzieli, albo bożka robimy sobie z zasad domowego kościoła, albo z czegokolwiek innego. Także tyle. No i co? No i też trochę Pana Jezusa trzeba obronić, nie? No bo w końcu w tą niedzielę uzdrowił mnie, znaczy w sobotę. A właśnie, i to świętowanie niedzieli, no to tak trochę też po bandzie pojechali, bo Pan Jezus, Pan Bóg w przykazaniach każe świętować szabat, a nie niedzielę. Ja kiedyś, ponieważ muszę sobie przypomnieć tą konferencję i to powiem, czemu my możemy świętować niedzielę, a nie musimy świętować szabatu, bo nie powinno tak być. Znaczy w sensie według przykazań, gdyby było czytać przykazania, to powinniśmy świętować sobotę. Natomiast ja zachęcam do tego, słuchajcie, żebyście w niedzielę poświęcali swoim rodzinom. Odpocznijcie, naprawdę, bo to jest bardzo potrzebne. Błogosławieństwo.